Cześć! W tym filmie będzie znowu o impedancji pętli zwarcia, ale bardziej od strony zastosowań. Będzie więc możliwe proste wytłumaczenie, czym jest impedancja pętli zwarcia, dlaczego jest istotna, na co wpływa, po co się ją mierzy i jak interpretować wyniki oraz ile ona powinna wynosić. Na kanale jest już film o impedancji pętli zwarcia, w którym dokładniej omawiam teoretyczne zagadnienia. Link w opisie, a wszystkie wspomniane filmy zebrałem w osobnej playliście. Link będzie na końcu filmu. W tym filmie skupię się bardziej na praktycznej stronie zagadnienia, wykorzystaniu impedancji pętli zwarcia, chociaż nadal będzie sporo teorii, ale taki urok tego zagadnienia. Czym właściwie jest impedancja pętli zwarcia? W uproszczeniu jest to opór, który napotyka prąd zwarcia w obwodzie. Impedancja to po prostu odpowiednik rezystancji w obwodach prądu stałego. Jeśli zrobimy zwarcie, na przykład w gniazdku, to zamkniemy obwód. Podobnie jak w przypadku podłączenia odbiornika. Tylko że odbiornik sam w sobie ogranicza prąd, a przy zwarciu płynie prąd tak duży, jak to tylko możliwe. I tutaj dochodzimy do najważniejszego. Jak duży prąd będzie mógł popłynąć przy zwarciu? W naszej instalacji elektrycznej, gdzie mamy określone napięcie, 230 V plus minus 10%, o tym zdecyduje właśnie impedancja pętli zwarcia. Przy zwarciu prąd płynie przez cewkę transformatora, która ma swoją impedancję, przez przewody sieci, które też mają swoją impedancję, przez połączenia, które także mają swoją impedancję, przez przewody naszej instalacji elektrycznej, które też mają impedancję, aż do naszego gniazdka. A następnie podobną drogą wraca do transformatora. Impedancja pętli zwarcia to właśnie suma tych wszystkich impedancji w obwodzie zamkniętym przez zwarcie. Impedancja może mieć charakter pojemnościowy lub indukcyjny, albo rezystancyjny. O tym jest w osobnym filmie na kanale. Tu potraktujemy ją podobnie jak rezystancję. Ma nawet tą samą jednostkę i możemy korzystać z prawa Ohma. Jeśli ktoś zna pojęcie rezystancji wewnętrznej ogniwa, to patrząc na gniazdko jak na ogniwo, impedancja pętli zwarcia jest właśnie czymś w rodzaju tej rezystancji wewnętrznej. Podsumowując, impedancja pętli zwarcia jest jak rezystor połączony szeregowo. Ogranicza maksymalny prąd, jaki może popłynąć w obwodzie. Powoduje spadek napięcia, zgodnie z prawem Ohma, im większe natężenie prądu, tym większy ten spadek. A także powoduje straty, na przykład poprzez zamianę energii elektrycznej w ciepło. Jaka powinna być więc impedancja pętli zwarcia? No jak najniższa. A dokładniej, kiedy jest wystarczająco niska, a kiedy nie? Za chwilę to określimy. Po co w ogóle nam wiedza, jaki maksymalny prąd popłynie w czasie zwarcia? Przecież jak zrobimy zwarcie, to zadziała wyłącznik nadprądowy czy bezpiecznik i odłączy zasilanie. No właśnie, zadziała, a może nie zadziała. Aby sprawdzić, czy odłączy zasilanie, czyli czy zadziała samoczynne włączenie zasilania, właśnie mierzymy impedancję pętli zwarcia. Jak to policzyć? Dla wyłącznika nadprądowego B10. Prąd zadziałania członu zwarciowego to pięciokrotność prądu nominalnego. 10 A razy 5, 50 A. Dla B16 jest to 5 razy 16 A, czyli 80 A. Aby na pewno zadziałało samoczynne wyłączenie zasilania, przy zwarciu co najmniej taki prąd musi móc popłynąć. Ono może zadziałać przy mniejszych wartościach, ale nie wiemy, czy tak będzie. Sprawa Ohma liczymy, przy jakiej najwyższej impedancji pętli zwarcia takie prądy popłyną. Z równa się U przez I. Czyli impedancja równa się napięcie przez prąd. Będziemy tutaj korzystać z wartości skutecznych. Mamy więc 230 V przez 50 A, to jest 4,6 Ohma dla zabezpieczenia B10. 230 V podzielone przez 80 A to 2,875 Ohma dla B16. To są maksymalne wartości impedancji pętli zwarcia, dla których zabezpieczenie na pewno zadziała. Mierzymy, uwzględniamy błąd pomiarowy, porównujemy i już wiemy, czy nasze zabezpieczenia będą działać. A jak mierzymy? Tu mierzymy pomiędzy przewodem fazowym L, a przewodem neutralnym N, czy ochronno-neutralnym. Po prostu tak, jak płynie prąd zwarcia. Można też w drugą stronę.
Znamy napięcie. Zmierzyliśmy impedancję pętli zwarcia. Możemy policzyć maksymalny prąd zwarciowy, także sprawa ohma. I dla przykładu IPZ równego 1 ohm mamy. To 230 amperów. Tyle wynosiłby maksymalny prąd zwarciowy przy impedancji pętli zwarcia o wartości 1 ohma. Teraz możemy porównać to z prądami zadziałania różnych zabezpieczeń. I na tej podstawie określić, które będą spełniały warunek samoczynnego wyłączenia zasilania. Inny przykład. Mamy B16 i chcemy wiedzieć, czy dla C16 będzie spełniony warunek samoczynnego wyłączenia zasilania. A więc liczymy. Dla zabezpieczenia typu C stosujemy krotność 10, czyli 10 razy prąd nominalny 16 A to 160 A. To mniej niż maksymalny prąd zwarciowy z naszego przykładu, czyli 230 A. Warunek byłby spełniony. Przy impedancji pętli zwarcia o wartości 1 ohma taki warunek byłby spełniony. Takie zabezpieczenie nadprądowe mogłoby działać prawidłowo. Oczywiście to nie jest jedyny warunek przy doborze zabezpieczeń. Więcej na ten temat w osobnym filmie na kanale. Podobnie liczymy maksymalną impedancję pętli zwarcia dla innych zabezpieczeń. Napięcie nominalne dzielimy przez prąd zadziałania. O zabezpieczeniach nadprądowych też jest osobny film na kanale. Dlaczego napięcie nominalne, a nie na przykład minimalne? Co miałoby moim zdaniem sens, ponieważ takie też może występować i przy takim też powinny zadziałać zabezpieczenia. Tego nie wiem. To już jest pytanie do autorów norm i podręczników. I to było pierwsze praktyczne zastosowanie impedancji pętli zwarcia. Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania. Czyli po prostu sprawdzenie, czy kiedy dojdzie do zwarcia, to nasze zabezpieczenia zadziałają w odpowiednio krótkim czasie. Drugie zastosowanie to sprawdzenie ochrony przed porażeniem za pomocą wyłączników nadprądowych. Taka ochrona występuje w układzie sieci TNC i TNCS. Jak ona działa? To omawiałem dokładniej w filmach o układach sieci i o starych instalacjach. W uproszczeniu, przy uszkodzeniu i przebiciu niebezpiecznego napięcia na obudowę, do której jest podłączony przewód ochronny, powstaje zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ochronnym. W TNCS ochronny i neutralny są połączone, więc liczymy tak samo jak wcześniej i mamy takie same wartości maksymalnej impedancji pętli zwarcia. Różnica polega na tym, że mierzymy pomiędzy przewodem fazowym a przewodem ochronnym. Jeśli IPZ ma wartość niższą niż maksymalna, to warunek ochrony przed porażeniem będzie spełniony. Dlaczego w TNCS warto mierzyć impedancję pętli zwarcia zarówno pomiędzy L a N, jak i L a PE? W Polsce stosuje się takie same przekroje żył, a żyły mają też podobną długość, a co za tym idzie, wartości impedancji pętli zwarcia powinny być takie same, no lub prawie takie same. Jeśli się znacząco różnią, może być problem instalacji, na przykład w połączeniach, i warto poszukać przyczyny. Dwa omówione już przypadki, samoczynne wyłączenie zasilania i ochrona przed porażeniem, to chyba najbardziej popularne powody mierzenia impedancji pętli zwarcia. A kiedy jeszcze wykorzystujemy impedancję pętli zwarcia? Na przykład przy doborze przewodu WLZ, wewnętrznej linii zasilającej. Wyliczamy impedancję dobieranego przewodu. Dodajemy impedancję sieci i sprawdzamy warunek samoczynnego wyłączenia zasilania. Na ten temat też jest osobny film na kanale. A czym możemy zmierzyć impedancję pętli zwarcia? Teoretycznie można to zrobić metodą techniczną, podobnie jak mierzy się rezystancję wewnętrzną ogni. Czyli mierzymy napięcie bez obciążenia, a następnie obciążamy obwód, mierząc napięcie i prąd. Znając rezystancję obciążenia, prąd możemy też obliczyć, nie musimy go fizycznie mierzyć. Na tej podstawie obliczamy spadek napięcia, czyli o ile spadło napięcie przy obciążeniu. I ten spadek dzielimy przez natężenie prądu płynącego w czasie obciążenia. Ta metoda jest mało wygodna, mniej bezpieczna i może być obarczona znacznym błędem. Więc zazwyczaj używamy do tego specjalnych mierników, które działają właśnie na tej zasadzie. Jeśli pomiary są wykonywane do protokołu, to i miernik musi spełniać wymagania. Na przykład posiada świadectwo wzorcowania. Jeszcze jedna ważna kwestia. Każdy wynik pomiaru jest obarczony błędem i te błędy należy uwzględniać.
Pokazywałem to w poprzednim filmie o impedancji pętli zwarcia. Są też na kanale filmy o wyliczeniu błędów pomiarowych. Jest to szczególnie istotne, jeśli wynik jest blisko granicy. Wtedy błąd może nawet zmienić wniosek z pomiaru. Dopiero wynik pomiaru impedancji pętli zwarcia, powiększony o błąd pomiarowy, czyli po prostu najgorszy możliwy przypadek, ma być niższy od górnej granicy wartości. Wtedy dopiero wiemy, że warunek jest spełniony, a właściwie, że na pewno będzie spełniony. Wszystkie wspomniane filmy zebrałem w playliście. Macie do niej link na ekranie. Polecam i zapraszam do oglądania. A ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.